Robert Janowski jest jedną z gwiazd, które bardzo otwarcie deklarują poparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gwiazdor postanowił właśnie nie tylko po raz kolejny przekazać wyrazy wsparcia dla całej akcji, ale także przekazać hejterom działalności Jurka Owsiaka krótką i bardzo mocną wiadomość. Na pewno zapamiętają ją do końca życia. Robert Janowski jest człowiekiem ciepłym, który nieraz miał już okazję brać udział w przeróżnych akcjach charytatywnych. Każdego roku w jego kalendarzu nie może również zabraknąć finału WOŚP. Były prowadzący Jaka to Melodia postanowił właśnie wypuścić w świat dobrą nowinę. Połączył ją z odezwą do wszystkich tych, którzy chcą zniszczyć dzieło Jurka Owsiaka, które uratowało niezliczoną liczbę ludzkich istnień. Robert Janowski nie dał szans hejterom WOŚP. Robert Janowski od niepamiętnych czasów włącza się w granie z orkiestrą dyrygowaną przez Jurka Owsiaka. Jeszcze za czasów poprzedniej władzy i współpracy z TVP, jego fani mogli m.in. wylicytować udział w specjalnym odcinku Jaka to Melodia. Organizowano również specjalny epizod, z którego dochód trafiał właśnie na konto fundacji. Lata mijają, ale zapał do czynienia dobra zdecydowanie nie. Gwiazdor po raz kolejny zadeklarował, że dołoży swoją cegiełkę do ostatecznej kwoty całej zbiórki. Na swoim Instagramie opublikował wspólne zdjęcie z małżonką, które opatrzone jest opisem „Wspieram WOŚP”. Uwagę fanów zwróciła również druga część posta opublikowanego na Instagramie. Robert Janowski postanowił załączyć w nim mały dodatek dla wszystkich tych, których głównym zajęciem jest krytykowanie działalności Jurka Owsiaka. Wspieramy Fundację WOŚP do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dla przeciwników, służę oświadczeniem. Fajrenouch. Podpisz, udostępnij i nie przeszkadzaj, napisał pod zdjęciem. Co znajduje się w oświadczeniu dla hejterów? Ja oraz moje dziecko / dzieci. Zamieszkały. Numer PESEL. Oświadczam, że w razie jakiegokolwiek wypadku, czy też choroby, nie życzę sobie udzielania pomocy sprzętem zakupionym przez WOŚP. Głosi treść oświadczenia, które ma posłużyć wszystkim osobom szkalującym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Taki prosty, ale skuteczny sposób na hejterów spotkał się z aprobatą internetowej społeczności. Dokładnie. Wiele osób hejtuje, ale wypełnionego oświadczenia nigdy nie widzieliśmy. Napisał jeden z internautów. Super. Popieram, krótko skomentowała kolejna osoba. Dzięki WOŚP lekarze mają czym leczyć dzieci i nie tylko. Moim zdaniem WOŚP trafił na dobry czas 27 lat temu, który trwa do dziś. Placówki szpitalne i lekarze mają sprzęt z najwyższej półki, napisał kolejny sympatyk Roberta Janowskiego.